witam Państwa. Dzisiaj podsumujemy styczeń 2022. A działo się w styczniu. Oj, działo się. Odszedł na zawsze gitarzysta zespołu TSA, założyciel grupy Złe Psy, Andrzej Nowak. W wieku 74 lat zmarł w Nashville wokalista Meat Loaf. Umarł również znany amerykański aktor Sidney Poitier. Facebook zablokował konto Konfederacji. Tesla ma problemy z fabryką samochodów w Grünheide pod Berlinem. Musi zezłomować 2000 produkowanych tutaj egzemplarzy modelu 3. Poza tym auta te rdzewieją jeszcze zanim opuszczą fabrykę. Profesor Kekule stwierdził, że Omikron powoduje znacznie łagodniejsze przebiegi COVID-19 niż Delta i że należałoby powoli znieść wszystkie ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Podobnego zdania jest profesor Stör. Tymczasem sądy znoszą ograniczenia antykoronowe wprowadzane przez polityków oraz sankcje dla niezaszczepionych. Zaczyna się głośniej mówić o ofiarach szczepień i o nieprzydatności nowego ministra zdrowia. A deputowani do Bundestagu chcą faktycznie na serio debatować o wprowadzeniu ogólnego obowiązku szczepień. W ubiegłym tygodniu RKI bez uprzedzenia skrócił status rekonwalescenta w całym kraju z 6 do 3 miesięcy. W Bundestagu jest on jednak ważny jeszcze przez 6 miesięcy. Zawsze wiedzieliśmy, że deputowani są ulepieni z innej gliny. Opublikowany w ubiegłym tygodniu 1900-stronicowy raport dotyczący przypadków przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży w archidiecezji Monachium i Freisingu w latach 1945-2019 jest miażdżący. Studium zlecone przez diecezję oskarża kardynała Marksa i jego poprzedników na urzędzie, arcybiskupa i kardynała Friedricha Wettera i kardynała Józefa Ratzingera o niewłaściwe postępowanie w sprawach nadużyć. Ustalono co najmniej 497 ofiar i 235 domniemanych sprawców, natomiast liczba nieujawnionych przypadków może być o wiele większa. Marx nie przyjął raportu osobiście. Dokonali tego za niego szefowa jego biura Stefanie Herman i wikariusz generalny Christoph Klingan. Klingan zaapelował do ofiar, które jeszcze się nie zgłosiły, aby skontaktowały się z nowo utworzonym działem kadr. Moją największą winą jest to, że przeoczyłem tych, których to dotknęło, nie było prawdziwego zainteresowania ich losem, ich cierpieniem, powiedział Marx. Brzmi to zupełnie jak wypowiedź kardynała Wielkiego z Kolonii w zeszłym miesiącu. Ogłosił też pierwsze konsekwencje personalne. Prałat Lorenz Wolf, który jest mocno obciążony w raporcie, zrezygnuje z wszystkich swoich urzędów. Zapytany o 82-stronicowe oświadczenie papieża emeryta Benedykta XVI, Marx był powściągliwy. Byłoby dobrze, gdyby jeszcze raz osobiście się do tego ustosunkował. Z radością bym to przyjął. My też. Na archipelagu Tonga eksplodował podwodny wulkan. Potężna erupcja spowodowała tsunami i deszcz popiołu. Ile i czego jeszcze dostało się do atmosfery, nie wiemy. W wyniku podpalenia ewangelickiego kościoła Paula Gerharta w Pankow zniszczeniu uległ ołtarz, obrazy, rzeźby i uszkodzone zostały mury budynku. W Niemczech eksplodują ceny energii elektrycznej i gazu. Podobnie jest z cenami paliwa. Cena 1 litra oleju napędowego przebiła w Niemczech próg euro 60 za litr. Litr benzyny super kosztuje w porywach euro 70. RFN od 4 lat grzeje 10 miejsce w rankingu Transparency International. Nadal brak poprawy po tym, jak w 2018 spadła z 81 na 80 punktów,
Najlepsze pozycje zajmują tradycyjnie kraje skandynawskie i Singapur oraz Nowa Zelandia. Polska z 56 punktami leży na 42 miejscu, zaraz przed Botswaną. Ranking obejmuje 180 krajów. W 2015 Polska znajdowała się jeszcze na 29 miejscu z 63 punktami i od tej pory systematycznie spada. Od października płaca minimalna w Niemczech wyniesie 12 euro za godzinę, a na tak zwany mini job można będzie zarobić bez podatków i opłat 520, a nie jak dotychczas 450 euro miesięcznie. Podczas narady najwyższych urzędników administracji III Rzeszy, znanej jako konferencja w Wannsee, uzgodniono tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Niemiecka telewizja publiczna pokazała produkcję w stylu teatru faktu, opartą na protokole tego zebrania, która jest ważna z polskiego punktu widzenia. Pokazuje, kto zaplanował i wykonał plan zagłady milionów ludzi w Europie. Jednym z kluczowych zagadnień konferencji w Wannsee było zminimalizowanie stresu, jakiemu mieli być poddani SS-mani i ich pomocnicy wykonujący ten mord. Szczególnie szokuje graniczące z cynizmem urzędowe podejście do tematu i oczywiście zaprotokołowanie całego spotkania, aby nikt nie mógł potem powiedzieć, że o niczym nie wiedział. Film jest dostępny w mediatece CDF. Zostańmy chwilę przy sprawach żydowskich, bo wplatają się one mocno w niemieckie i polskie interesy. Otóż Izrael zaczął przygotowywać ewakuację około 75 tysięcy ukraińskich Żydów. Ich największe skupiska to Kijów, Odessa, Charków i Dniepropietrowsk. Pomimo rosnącego zagrożenia wojną, nie odnotowano wśród nich znaczącego zainteresowania emigracją. Przypomnijmy, że ostatnim dużym transportem do Izraela była operacja Salomon w maju 1991 roku, w ramach której podczas wojny domowej w Etiopii ewakuowanych zostało w ciągu niespełna 36 godzin 14 324 falaszy czarnoskórych etiopskich Żydów. Nie dochodzą do nas żadne wiadomości o planach ewakuacji Polaków z Ukrainy. Może będą musieli uciekać przez Tel Awiw. Analizując wydarzenia stycznia 2022 w Niemczech, nie sposób nie oprzeć się wrażeniu, że do władzy doszli tutaj szaleńcy albo ekstremiści, którzy z pobudek ideowych, a może nie tylko, niszczą przemysł, rolnictwo, energetykę, edukację, służbę zdrowia, obronność i na koniec mają jeszcze zamiar wpuścić tutaj armię imigrantów. No bo jak inaczej interpretować działania i zapowiedzi nowego rządu? Minister gospodarki i ochrony środowiska chce wszędzie stawiać wiatraki i solary, nie dopuszcza powrotu do energii atomowej, a jego argumenty świadczą o braku wiedzy i znajomości najnowszych osiągnięć technicznych w tej branży. Równocześnie Amerykanie w najbliższej dekadzie będą już oferować komercyjne reaktory na zimną fuzję, a eksperymentalny chiński reaktor utrzymuje plazmę przez 17 minut, czyli praktycznie wiecznie. Chiny dokonały tym samym wielkiego kroku w badaniach nad zimną fuzją. Pracują też intensywnie nad recyklingiem zużytych rdzeni atomowych. Nowy minister rolnictwa Cem Özdemir stwierdził, że żywność w sklepach jest zbyt tania. No i teraz na pewno podrożeje. Z tym, że nie zyskają na tym ani konsumenci, ani rolnicy, tylko jak zawsze dystrybutorzy, którzy dyktują warunki. A pani minister spraw wewnętrznych chce wpuścić do kraju co najmniej 400 tysięcy imigrantów rocznie. Minister zdrowia Karl Lauterbach chce wszystkich przymusowo zaszczepić przeciw COVID-19, a niezaszczepiony personel medyczny zwolnić. W efekcie zamykane będą zakłady opieki nad osobami starszymi, bo nie będzie miał tam kto pracować. Zagrożona jest też egzystencja wielu szpitali. A Niemcy regularnie organizują manifestacje przeciw restrykcjom, naparzają się z policją i co tydzień jest tych manifestantów więcej i są coraz bardziej agresywni. Pani minister obrony wysyła na Ukrainę 5 tysięcy hełmów jako pomoc wojskową.
Przyjęła za to bez dyskusji dymisję inspektora niemieckiej marynarki wojennej, wiceadmirała Schönbacha, po jego wypowiedzi podczas wizyty w Instytucie Studiów i Analiz Obronnych w New Delhi, że wątpi w agresję Rosji na Ukrainę i że Putinowi należy się szacunek. Były kanclerz Gerhard Schröder powiedział, że bardzo liczy na to, iż w końcu naprawdę skończy się potrząsanie szabelką na Ukrainie. Parlamentarzyści z CDU zażądali, aby zamknąć biuro Schrödera w Bundestagu. Zarzucili Schröderowi, że otwarcie lobbuje na rzecz interesów państwa rosyjskiego w zamian za sowite wynagrodzenie. Schröder jest przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Nord Stream AG, operatora gazociągu Nord Stream 1, należącej w 51% do Gazpromu. Natomiast korespondent niemieckiej telewizji państwowej ARD w Moskwie, Jo Angerer, powiedział, że szwedzkie czołgi na szwedzkiej wyspie Gotlandii są oczywiście zagrożeniem dla Moskwy. Czołgi na wyspie. Zagrożeniem dla Moskwy. Ale Jo Angerer nie został zmuszony do dymisji i nadal może bawić w Rosji za nasze składki RTV. Otóż Szwedzi wysłali wojsko na Gotlandię po tym, jak trzy rosyjskie statki desantowe popłynęły w stronę cieśnin duńskich. Szwedzkie Ministerstwo Obrony ocenia sytuację w Europie jako bardzo poważną i nie do zlekceważenia. Gdyby Rosjanie wylądowali na przykład w piątek wieczorem gdzieś między Szczecinem a Rostokiem, to w ciągu 3 godzin, no może 4, byliby w Berlinie. Rachunek zysków i strat takiej akcji jest zupełnie inny niż w przypadku Kijowa. Zwłaszcza, że można by ją było uzasadnić troską o stan rur Nord Streamu. A Rada Europy i NATO zebraliby się najwcześniej dopiero w poniedziałek po południu, żeby uchwalić sankcje. W Niemczech na serio dyskutuje się zakończenie produkcji samochodów z napędem spalinowym, podczas gdy niemiecka poczta wraca do aut z silnikiem diesla, bo jej elektryczne dostawczaki zawodzą na mrozie i nie radzą sobie w górach. Samozapłon baterii powoduje ogromne straty i w wielu miastach elektryków nie wpuszcza się dlatego do garaży. Ceny paliw na stacjach biją rekordy, ale prąd w Niemczech jest już tak drogi, że kolej wyciąga z lamusa lokomotywy spalinowe, bo elektrycznymi nie opłaca się ciągnąć składów towarowych. Premier Baden-Württemberg i Winfried Kretschmann skrytykował mieszanie się naukowców do polityki zdrowotnej. Nasuwa się pytanie, po co w ogóle naukowcy w państwie, które ma tak genialnych polityków? Przynajmniej kanclerz się nie odzywa. Ostatnio wyszło na jaw, że prezydium Partii Zielonych wypłaciło sobie bonus koronowy w wysokości po 1500 euro na głowę. Już tę kasę oddali, ale został niesmak i dochodzenie prokuratorskie w sprawie sprzeniewierzenia pieniędzy. Powołano nowych sekretarzy generalnych, Ricardę Lang, zwolenniczkę obowiązku szczepień i Omida Nuripura, który chciałby wprowadzić w Niemczech szarię. Es sind ganz viele Arten von Scharia unterwegs. Unser Job hier ist dafür zu sorgen, dass die Teile, die mit dem Grundgesetz vereinbar sind, auch angewendet werden können. To dla przeciwników tej partii najlepsza wiadomość od czasu mianowania Annaleny Baerbock kandydatką na urząd kanclerza. Już niemal przez wszystkich zapomniana Andrea Nahles po 20 semestrach germanistyki zakończonych pracą dyplomową o powieściach miłosnych z niedokończonym doktoratem, która zawiodła jako przewodnicząca SPD i sama nie może sobie znaleźć zatrudnienia, zostanie szefem Federalnej Agencji Pracy. Chyba już lepiej, żeby udzielała lekcji śpiewu. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Za to udająca opozycję CDU sama się rozmontowuje. Ale zostawmy to na kiedy indziej. Wieje wiatr, ale zima nie chce przyjść na niemieckie doliny, więc mimo kłopotów z dostawami gazu nie zamarzniemy. Tylko w Alpach przewiduje się obfite opady śniegu. Z ostatniej chwili.
Na autostradzie A45 trzeba wymienić wszystkie 60 mostów. Robert Lewandowski został przez FIFA uznany najlepszym piłkarzem świata 2021 roku. Gratulujemy! I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem. Do zobaczenia pod koniec lutego. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i niech moc będzie z Wami.